są młodzi, piękni i bardzo zakochani. Ona – influencerka, która zdobyła popularność wygrywając miłosne reality show. On, działający w branży finansowej romantyk, programu z nią nie widział. Po prostu wpadła mu w oko. Dziś są szczęśliwym małżeństwem. Zapraszam na moją rozmowę z Marietą Witkowską i Patrykiem Świdowskim. Marieto, wychodzi na to, że ty nie zmieniłaś nazwiska po ślubie. Zmieniłam nazwiska, ale nie na Instagramie. A, tak, proszę bardzo. Na Instagramie, wiesz, jakoś tak stwierdziłam, że jeżeli ludzie poznają mnie jako Witkowską, to już niech tak zostanie. Gdzieś tam Patryk się na to zgodził, nie przeszkadza mu to, więc na Instagramie jestem nadal Witkowska. Powiedziała Marietta. Patryk potwierdza. Patryk jest pod takim pięknym pantofelkiem, całym w kryształkach, aż miło tam być. Nie. Jeszcze Patryk nam tutaj pokaże swoją siłę, tak. Ale to za moment. Marieta, jeszcze ciebie chciałabym dopytać, bo jednak ty w pewnym momencie swojego życia zgarnęłaś 50 tysięcy i wydawać by się mogło, że wygrałaś program, ale czy tak życiowo wygrałaś? Na pewno. Ponieważ bardzo siebie poznałam i ja właśnie do tego programu między innymi szłam po to, żeby zobaczyć siebie z boku w takich sytuacjach, w których no jakby na co dzień się nie znajdujemy, czyli wiesz, poleciałam na drugi koniec świata, bez bliskich, bez żadnego kontaktu z ludźmi, samo to, że wiesz, 2 miesiące byłam odcięta od rzeczywistości, no zupełnie inne realia, więc no bardzo dużo mi to dało, zresztą nawet to, że teraz tutaj rozmawiamy bez tego programu, byśmy przecież się tutaj nie spotkały, więc dużo plusów, a jeżeli pewnie nawiązujesz do tematu miłości, to też na pewno jakaś lekcja, ale jakby tak, wiesz, już trochę zapomniałam. Lekcja się zakończyła. Tak, lekcja się zakończyła, ale najważniejsze, że właśnie wyciągnęłam wnioski i dlatego też tutaj mogę siedzieć się z Patrykiem. W jakim miejscu byłaś w swoim życiu, kiedy poznałaś Patryka? W ogóle, wiesz co, ja byłam już taką osobą, która nie wierzyła w to, że kiedyś pozna mężczyznę, że w ogóle wyjdę za mąż, ponieważ ja zawsze myślałam, że to będzie tak w wieku 21 lat, że ja już poznam tego swojego, wiesz, księcia z bajki, więc z każdym rokiem ta nadzieja gdzieś tam we mnie gasła i ja tak w ogóle nie byłam zainteresowana za bardzo randkami, miałam takie totalnie singielskie życie z koleżankami, więc jak poznałam Patryka, to też... No nie od razu było takie myślenie, że okej, to będzie mój mąż, ale zrobił na mnie ogromne wrażenie, nawet takie wizualne, że zobaczyłam go i on w ogóle ma taką piękną cerę. Jak ja go zobaczyłam, to pomyślałam sobie, wow. Ale też były takie no, duże kryzysy, pomimo tego, że jesteśmy krótko razem. Dlaczego były kryzysy? No bo ja właśnie, to co wspomniałam, że mam taki dominujący charakter, ale też przez swoje jakieś tam niekoniecznie miłe przeżycia, no po prostu byłam taka, wiesz, bardzo się bałam w ogóle zaufać, bardzo się bałam otworzyć, bałam się takiego zranienia, że gdzieś tam on pięknie to wszystko opowiadał, ale czy to rzeczywiście tak może w ogóle być, czy takie rzeczy się zdarzają. Także dałam mu taką ogromną szkołę życia i taki test. Potestowałam to sobie troszkę. Do dzisiaj się zastanawiam, jak to się stało, że on to przetrwał. Jak to się robi, żeby przetrwać u boku Marietty, powiedz Patryk? Zaufałem jej przede wszystkim, ona też mnie zaczarowała swoją osobą mocnymi deklaracjami, które były na początku, za którymi szły szyny. Więc jak nawet miała jakieś tam swoje przejście i tak dalej, to żaden człowiek nie jest idealny. My mamy prostą relację, w której chcemy właśnie mieć rodzinę, w której chcemy mieć dziecko. Jesteśmy po prostu zwykłymi ludźmi, którzy naprawdę bardzo siebie doceniają wzajemnie, prawda? No tutaj ciekawe deklaracje padają, Marieta. O dziecku? No. Tak, ale to nie wszystko zależy od nas. To jest taki akurat temat, na który nie mamy za bardzo wpływu. No ale mam nadzieję, że tak, że już niedługo ta nasza wysoka... Staracie się? Tak. Staramy się, no. No to trzymam kciuki. Dziękuję. Albo może nie wiem, czy powinno się dziękować. Na pewno nie chcę zapeszać, ale tak, staramy się i mam nadzieję, że już niedługo. Patryku, a ty nie miałeś, nie znałeś Mariety z telewizji, nie oglądałeś programu? Nie.
Ja wiedziałem, że coś takie jak Hotel Paradise, jak Love Island i tak dalej, że to są jakieś tam show w telewizji. Natomiast no, ja oglądałem Love Island jeden odcinek, a Paradise'u w ogóle. No znaczy już teraz oglądamy. Teraz oglądaliśmy, ale to razem, wtedy. Wspólnie, dwa ostatnie sezony, ale w momencie poznania się, to nie. Czyli nie wiedziałeś, że ona jest super popularną laską, która wygrała program i którą zna cała Polska? Jak mi się podobała, tak że widziałem gdzieś mimo ja w klubie, to nie. Dopiero jak już wiedziałem, że się spotkam z Marietą, to mi koleżanka po prostu powiedziała, że wygrała ten program, że to jest taka i taka osoba i tak dalej. I szczerze, na początku mnie to trochę zestresowało, ale też nie wiedziałem, jaka ta relacja będzie naprawdę, jak już będę miał z nią styczność. No i jak już poznałem Marietę, to się okazało, że moje wszystkie tam jakieś wcześniejsze może nie opinie, tylko to, co myślałem w głowie, to jest błąd, jeśli chodzi o ją osobę, prawda? Bo była i ciepła, i otwarta do mnie i tak dalej. Otwierała się z czasem, jak ona tak powiedziała. Natomiast no, już wiedziałem, że to jest to, że to jest ta kobieta, z którą chcę budować wszystko. Wy, jak się poznaliście, to ta relacja dosyć szybko się rozwijała i wy bardzo dosyć szybko podjęliście decyzję, no chyba to była twoja decyzja, o zaręczynach. Tak, to była moja decyzja. W ogóle ja Marietcie obiecałem, chyba w pierwszych miesiącach w ogóle naszego poznania, że ona do końca roku będzie miała pierścionek, że będzie moją narzeczoną. Ja już do końca roku, a spotkaliście się w którym miesiącu? Nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. My nie mamy w ogóle przywiązania do dat, znamy datę naszego ślubu. No dobra, ale zaręczyn. Było słońce za oknem, słońce było, tak. Nie, to było ja coś w okolicach wakacji. Ja miałam sukienkę i jeansową kurtkę. Tak. Czyli wiosna. Więc było ciepło. Możemy przyjąć, że to była wiosna. Czyli możemy przyjąć, że mniej więcej pół roku minęło do zaręczyn. Tak. I co, po pół roku miałeś już tę pewność, czy w ogóle Marieta i żadna inna? Ja po pierwszym miesiącu, dwóch już, jak to już tak spędzaliśmy ze sobą czas, to ja już byłem pewien, ponieważ my ze sobą praktycznie od razu zamieszkaliśmy. My naprawdę zaczęliśmy od razu rozmawiać o takich poważnych rzeczach, jakby to było takie aż no, nieprawdopodobne, dlatego ja trochę się czułam i stąd też były te moje obawy, czy to przypadkiem nie jest mężczyzna, który mówi tak każdej kobiecie, no bo wiesz jak to jest w tych czasach. Dlatego to było takie dziwne, ale no jednak było takie przyciąganie jakieś. U ciebie ta nieufność do mężczyzn wynikała z tych poprzednich nieudanych związków, czy to miało korzenie jeszcze gdzie indziej? Wiesz co, no i ze związków, i z obserwacji jakby koleżanek i tego, co przechodziły, i też w domu rodzinnym, no nie było jakoś tak super kolorowo, nie miałam takiego wzorca do naśladowania, więc dużo rzeczy, a też ja sobie wcześniej raczej wybierałam w ogóle znajomych ludzi w otoczeniu takich troszeczkę toksycznych, bo chyba gdzieś tam w głębi serca czułam się przy nich bezpieczniej, bo jak się niczego nie spodziewasz po ludziach, to się też nie zawodzisz. Od zaręczyn do ślubu minęło niewiele czasu. Tak, bo w październiku były zaręczyny, a w kwietniu ślub. A czy waszych znajomych albo wasze rodziny, czy ich nie dziwiło trochę to wasze szybkie tempo? Bardzo dziwiło, tym bardziej, że my wśród znajomych nie mamy nikogo, kto w ogóle bierze ślub, czy są pary, które wiesz, mają staż 6 lat, czy no, jakby 10, oni nie biorą ślubów, nie ma czegoś takiego w naszym towarzystwie. My się też trochę śmialiśmy, że nikt nas nie zaprasza na wesele, więc w końcu sami sobie je zrobimy.
Także to był wielki szok i myślę, że każdy gdzieś tam insynuował, czy ja jestem w ciąży, czy przypadkiem nie było wpadki, no bo ja też wtedy jakoś tak przestałam pić alkohol, bo chciałam schudnąć do tego wesela trochę, wiadomo, więc przestałam pić. No to oczywiście, jak już nie pijesz na imprezie, no to nie ma innego wytłumaczenia, no musisz być w tej ciąży. Także ludzie, no nie wierzyli w to. Patryk, a jak twoi rodzice zareagowali na to tempo, które sam sobie wyznaczyłeś? No, moi rodzice na pewno byli w szoku, ponieważ no, ja byłem singlem, zanim poznałem Marietę, przez wiele, wiele lat. Nawet nie wiem, czy 3, czy 4, czy 5, czy więcej. No i nagle, kurczę, przyprowadzam Marietę, nagle wyjeżdżamy i nagle ja im mówię, że jesteśmy zaręczeni i bierzemy ślub. No i oni wtedy zaczęli mi mówić, kurde, synu, czy ty na pewno dobrze robisz, czy wy nie chcecie się poznać? Mówili, kurde, jesteś młody, może byście dłużej ze sobą chodzili? Ja mówię, ty, ale co ty? Ty, tato. Ty tam masz swoją żonę, tam decyduj sobie. Ja mówię, co wy gadacie? Mówię, przecież wy mieliście 20 lat, mówię, jak ja byłem na świecie. A ja mam 26, a mówię, no właśnie, nie popełnia naszego błędu, pomyśl tutaj, czy na pewno to jest to. Dopiero tak naprawdę można powiedzieć, że po przysiędze, po kościele zmieniło się całkowicie nastawienia moich rodziców i tak dalej. Teraz są naszymi też przyjaciółmi, też na nas patrzą, wierzą w tą relację, jest naprawdę fajnie, nie? No i przede wszystkim mnie wyszło, że jestem w tej ciąży. No. Kamień z serca. Dobrze. Czy wy mieliście kogoś, kto wam pomagał w organizacji tego ślubu? Tak, mieliśmy. Taka dziewczyna się do nas zgłosiła. Ja na początku myślałam, że w ogóle to jest bez sensu i że przecież ja wszystko potrafię zrobić sama. Ale rzeczywiście, kiedy ona zaczęła gdzieś tam je poprawiać, pokazywać, że można zrobić lepiej, ładniej, no to już później byłam jej bardzo wdzięczna, że się pojawiła. Ale zaręczyny przygotowałeś zupełnie sam. Tak, oczywiście. No właśnie, jedyne tak co, to tylko pierścionek konsultowałem z mamą Mariety i chodziło tutaj o rozmiar, żeby był na pewno dobry. No i co? No i pojechaliśmy na Maltę, wtedy pamiętam. Pierwszy dzień był tragiczny, ponieważ padał deszcz, w ogóle pogoda okazała się mega zła. No i zaczęła się zastanawiać, czy mówi Patryk, może zamiast wydawać pieniądze na kolejne hotele, kolejne dni i tak dalej, to weźmy samolot i wróćmy wcześniej i po prostu gdzieś sobie polecimy po jakimś czasie znowu, bo oszczędzimy mnóstwo pieniędzy. A ja mówię, bo wiedziałem, co mam przygotowane. Ja na tym lotnisku w ogóle przemycałem pierścionek. Tutaj mieli celnicy, kurczę, delikatnie mrugali, bo wiedzieli, o co chodzi, prawda? Bo ja nie byłem pewny, czy diament możesz nam przemycać, bo mówię, no niby mam papiery na ten diament, ale jak powiedzą coś przy niej, to ona już się zorientuje, mówię, gdzie po co jak? I on cały czas, idź przodem. Wiesz, bo mnie to zawsze w ogóle biorą na bok. Kontrolują. Więc tak. Ja będę musiał na pewno się rozebrać, wszystko pokazać, także idź przodem i nie czekaj na to, także pilnował. Stwierdziłem, że drugiego dnia sprawdziłem pogodę i stwierdziłem, na tej pogodzie było tak, że do 12 będzie słońce, od godziny chyba 5 czy 6 nad ranem. No i pod pretekstem spędzenia chociaż chwili na tym słońcu mówię do Mariety, słuchaj, kolejny dzień będzie dobry. Mówię, drugi dzień, nie wracajmy, to po tym dniu wszystko się okaże, czy wracamy, czy nie, zadecydujemy. My wstajemy, kurde, o 4:30, mówię, robimy sobie piknik, ja znalazłem miejsce, nie mówię ci gdzie, zrobimy sobie śniadanie na kocu, będzie petarda. Ona mówi, dobra, słuchaj, brzmi to strasznie. Dokładnie! O 4:30 rano wstańmy na piknik, chyba ty! Ale chciałabym też tutaj powiedzieć, że my ogólnie mieliśmy już taką tradycję robienia sobie pikników. Nie wstawania o 4:30. No właśnie, ale o tym może zawsze. Ale wiesz, no jednak ja miałam w głowie, że chcę chociaż trochę tego słońca zobaczyć, więc to mnie mega zmotywowało. No i mówię, dobra, to lecimy. Czy to w ogóle jakiś wschód? Zaprosiłeś się na wschód w ogóle słońca? Tak, to jest wschód, ale to też jest akcja jak z filmu, ponieważ dojechaliśmy, to były klify, takie ogromne klify, które są przepięknie na Malcie. Dziko, w ogóle nikogo dookoła, żadnych budynków. Wysiadamy, a patrzymy, a tam mnóstwo ludzi z bronią. I psy, wszędzie i takie wszędzie wielkie psy takie myśliwe, wiesz, po prostu biegały, tam szczekały. Ja mówię, Boże, ja tak się bałam, mówię, jak oni do nas podlecą z tą bronią. Przecież nawet w ogóle nikt się nie zorientuje, że my tu byliśmy. Którzy polowali na ptactwo. Byłem zdeterminowany, mówię, chodź, pójdziemy. I tam jest takie miejsce, które się nazywa Okno na Świat i tam właśnie akurat wychodziło słońce, to ja ją tam zabrałem, czy tam pogadaliśmy. No i miałem pretekst, mówię, słuchaj, mówię, nagramy jakiś odcinek może na YouTube'a, mówię, zrobimy pierwszy odcinek, może zrobimy jakieś tam nasze życie i tak dalej. A to był pretekst, bo chciałem nagrać oświadczenie, nie? Ja ustawiłem w ogóle na statywie jej telefon, no, gdzieś indziej tam położyłem. Tam było z 5 statywów, tak. Wiesz, o co chodzi, GoPro, no mistrzowskie nagranie, naprawdę. No tak, bo ja ogólnie staram się być romantyczny. Sądzę, że czasami to nawet wychodzi, prawda? Ale starasz się być, czy jest? Nie, no jestem, a w tej sytuacji było tak, że przygotowałem wszystko, całą scenerię i tak dalej, było ok, ale
moment, w którym przychodzi do oświadczyn, Marieta siedzi na tym kocyku, ja do niej podchodzę i mówię do niej: wstań. Ona wstaje, a ja po prostu klękam i mówię: wyjdziesz za mnie. I cały czark tego wszystkiego nagle tryst, nie? No bo kurde, tutaj zero romantyczności, zero porozmawiania o tym, a ja się po prostu tak zestresowałem, że nie byłem w stanie nic więcej powiedzieć od tych słów. Mówię: ja pierdzielę. Ja wiem, że mam powie tak. Ale mówię: kurczę, no nie jestem w stanie. No i w ogóle nagraliśmy parę. Przyszedłeś do konkretu. Od razu, prosto z mostu. Macie to, rozumiem, nagrane z tych 5 kamer. Nikomu chyba, no nie wiem, gdzie to mamy nagrane, ale gdzieś... Iza, mamy to nagrane. Ale to brzmiało: wstań. Ja wstałam, wyjdziesz za mnie, tak. Więc powiem ci, że to wygląda szczerze. Już od pierwszej, bo nagrywaliśmy to chyba z 5 razy. Zrobiliśmy dublę. Bo ja mówię: nie, słuchaj, no musimy mieć... Tak. Dobra, zaręczy. Tak. Za którym razem poszło ci najlepiej, Patryk? Co ja mówię? Nie, bo no, telefon spadł później, się denerwowaliśmy, bo telefon dożył w kamienie, ale... Ja mówię: musimy mieć to nagrane, przecież ja muszę to pokazać światu, puścić ten film. No, poczekaj, chyba z 5 czyli razem. On ci się oświadcza, ty mówisz tak, po czym mówisz: dobra, stare, mamy to już za sobą, a teraz zróbmy nagrajmy to dubla. Ładnie. Tak. Serio? Tak. No co, no. Nie no, zew influencerki się odezwał. To taka praca, no musi być materiał, nie? No dobrze, to poopowiadajcie trochę teraz o tym ślubie, bo zaręczyny fajne, naprawdę. Tak, śmieszne, no. W ślubie, tak jak powiedziałaś, mieliście pomoc. Ciekawa jestem, jak influencerka organizuje swój ślub. No, nie oszukuję, że skorzystałam sobie oczywiście z tych moich przywilejów, czyli rzeczywiście dużo rzeczy było zrobione na współpracę. Dobrze, ale co na przykład załatwiłaś sobie, że użyjmy tego słowa, dzięki współpracom? No, dekoracje, fotografa, film, suknia, praktycznie też cała na współpracę. Film był tani na przykład, ale był super film, no, ale naprawdę super. Ty znasz ceny ślubów, no to jak zapłaciliśmy za film 1000 zł, no to wiesz, że nie zapłaciliśmy nic. Tak. No właśnie. No wiesz co, no praktycznie, no dużo rzeczy. Makijaż, jakby fryzury, no bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo. Nawet buty, chociaż ich nie założyłam. Ale to dlatego, że w końcu wystąpiłam w tenisówkach. Jak to? No miałam dwie pary szpilek przepięknych, naprawdę jedne szpilki. Ale dlaczego? To jest akurat historia związana z pierwszym tańcem, ponieważ my się nie przygotowywaliśmy jakoś bardzo do pierwszego tańca. Tak naprawdę to zaczęliśmy tydzień przed ślubem i trenowaliśmy w kapciach w domu. Nagle ja mówię do Patryka: wiesz co, w sumie to ja założę te szpilki, zobaczę, jak się w nich tańczy. I ja, no niestety, no Patryk ogólnie jest trochę niski, kochanie. Nie jestem wysoki. Nie jest wysoki. I ja tak sobie pomyślałam, że tak, wiesz, ja mam fryzurę koka. Suknia, wiadomo, księżniczka ogromna. Jak ja stanę przy nim jeszcze w tych szpilkach, w tym kościele, no będzie to dość komicznie wyglądało. Suknia była na tyle długa, że mogłam spokojnie sobie iść w tych tenisówkach. No i stwierdziłam, że dobra, no to później już zmienię na szpilki, żeby było tak elegancko, jakby tam jakieś zdjęcie czy coś. Ale już tak mi było super wygodnie, nikt w ogóle nie zauważył, więc mówię: dobra, zostajemy w tych tenisówkach i już tak. Ale fajnie, ogólnie polecam każdej pannie młodej. No dobra, wróćmy jeszcze do tego ślubu, bo to był ślub kościelny. Tak. To był taki twój wymarzony ślub? Konkordat. No nie miałam takiego, szczerze mówiąc, wymarzonego, bo nigdy, no, jakoś tak jak ci mówię, ja już straciłam nadzieję, że kiedyś wyjdę za mąż. Ale no chciałam ten kościelny, bo wiedziałam, że to jest takie jakby jeszcze bardziej wzmocnienie. Wiedziałam, że też na przyszłość będzie to wygodne, na przykład z dzieckiem. No i też nie oszukujmy się, no to wizualnie też to ładnie wygląda. Ale ta estetyka na jest nauki, bardzo ważna. No tak, chodziliśmy na nauki przedmałżeńskie i tak. Naprawdę byliśmy zaciekawieni. Tak, traktowaliśmy to poważnie, nie to, że no, tylko kościół, żeby był, wiesz, długi dywan i tak dalej. Twoja mama zdecydowała się zmienić wiarę na islam. Jak myślisz, co było takim bodźcem do tej zmiany? No właśnie, moja mama lubiła sobie iść na imprezę, lubiła sobie spotkać się z koleżankami, jakby już nie była z moim tatą w związku i... Że tak, Koran cały. No Koran to wiadomo, że, no i Biblia, bo to jest kontynuacja, Koran jest kontynuacją Biblii, więc zaczęła się tym interesować i tak naprawdę ona nam powiedziała, że przechodzi na islam, ale że nie będzie nosić chustki na głowie, że to w ogóle nie jest dla niej. I pamiętam to, że wtedy był taki okres, gdzie wszędzie były filmy Bollywood, nie wiem czy ty pamiętasz, ale wszędzie były na każdym stoisku i my bardzo lubiłyśmy. I też chodziłyśmy często do takich sklepów indyjskich i ona kiedyś po prostu założyła tą chustkę na spacerze, na starówce i mówi: kurde, no już jej nie ściągnę.
że jakby tak się dobrze poczuła i tak spokojnie. No i tak właśnie, właśnie tak było. Czy na waszym weselu, które no możecie chyba uznać za bardzo udane. Udane, tak. Były jakieś wpadki? Oj tak, były wpadki i to dość poważna wpadka. Można powiedzieć, że DJ był po prostu jedną wielką wpadką. To nie dobrze, bardzo... bo muzyka jest tak ważna na weselu. Zależy, ponieważ... Przykro to było, wiesz, bo obiecywał nam cuda niewidy, że aha, on będzie i wodzirejem i w ogóle miał pomocnika, więc było ich dwóch. Mhm. No a robił takie dziwne, w ogóle też my stawialiśmy bardzo na taką swojską zabawę, disco polo, wiesz, takie naprawdę zabawy. Tak, ja bardzo chciałam, żeby tak było. Mm-hmm. On oczywiście, tak, to jest wasze wesele, ja się dostosuję, pomimo tego, że teraz jakby, no wiesz, jak to disco polo, no. Jak słyszysz disco polo, to myślisz sobie, nie, na pewno tego nie zagram. Ale on, nie, spoko, to jest wasze wesele, ja się dostosuję, wszystko będzie pod was. A na weselu jakieś w ogóle hity takie współczesne. W ogóle nie słuchał naszych próśb o zmianę muzyki, zrobił chyba ze 3 zabawy, na co miało być jakby co godzinę, więc wiesz, przez całą noc na to nie wychodzi 3. Także dużo było to i ja już po prostu na początku się tym tak trochę zestresowałam, ale potem mówię, dobra, no co teraz robię, przecież nie wyciągnę głośników i nie będę puszczać muzyki z telefonu, tak? Więc po prostu gdzieś tam przejęłam ten mikrofon i czasem... Poprowadziłaś własne wesele? Czasem byłam wodzirejem, tak. Naprawdę? Tak. Naprawdę, bo wiesz co, ja gdzieś tam ja lubię to robić, więc zresztą to też byli moi znajomi, moja rodzina, także ja się czułam bardzo swobodnie i mówię, dobra, no to jak on nie pracuje tak, jak bym chciała, no to ja zapracuję za niego. Zaradna żona. No. A, no i jeszcze wpadką na pewno była jakby miejsce na sali do tańca, ponieważ tak, ta sala była bardzo mała, ale też na wszystkich rozmowach oni nas zapewniali, że tego miejsca do tańca będzie więcej. Na całe, jak ja weszłam na tą salę i ta wedding plannerka właśnie, ona miała taką nadzieję w oczach, że ja ją tak pochwalę i powiem, że jest tak super, a ja zobaczyłam tą salę i mówię, Boże, przecież tu nawet kroku nie można zrobić w ogóle, jak to wygląda. Ale nie, ogólnie wszyscy się super bawili, jeszcze w ogóle była piękna pogoda i tam był taki jakby tarasik, więc też tam dużo gości się bawiło na zewnątrz, także naprawdę fajnie wyszło to wyszło, dobrze. Ale takie 2 stresiki były, no. Powiedzcie, jakim wy jesteście małżeństwem? Kto tu rządzi? Kto wesołym. Tu nosi spodnie? Wesołym. Na pewno się bardzo dużo śmiejemy. Ja bym nazwała to małżeństwo bardzo dojrzałym. Ale taka dojrzała, że właśnie potrafimy ze sobą rozmawiać. Ja tego byłam nauczona w moim domu akurat. Bardzo dużo było rozmów z moją mamą, z moim bratem. Ja jestem bardzo bezpośrednia i Patryk w sumie też jest nauczony takiej rozmowy. Też podejrzewam, że z domu, no bo jakby od początku ona między nami była. Więc no ja go bardzo cenię za taką dojrzałość, pomimo tego, że to jest w ogóle najmłodszy partner w moim życiu, bo on jest młodszy ode mnie 2 miesiące. Nie, no to kolosalna różnica wieku. Nie wiem, jak możecie sobie z tym nie, poradzić? Nie, wiesz, ja no, nigdy nie miałam nawet równolatka, a nigdy nie poznałam tak dojrzałego faceta, który właśnie by to wszystko ogarnął i takim spokojem, z takim szacunkiem, a nie darcie kotów. Więc na pewno ta dojrzałość, dojrzałam małżeństwem. Czy wam po ślubie udało się wyjechać w podróż poślubną? Tak, udało nam się. To była naprawdę ogromna lekcja dla naszego związku i dla nas, ponieważ poleciliśmy na Malediwy. Gdzieś tam wszyscy nam trochę zazdrościli, że to są Malediwy, no bo jednak to jest takie ładne miejsce. A my od deski do deski przez 10 czy 11 dni codziennie mieliśmy ulewę. Taką, że w ogóle nie dało się spać, bo był taki hałas przez fale uderzające o... Od deszcz, nie, no po prostu chodziliśmy cały czas z parasolami, żeby nam, wiesz, nic na głowę nie spadło, żeby nas nie zabiło. Wiesz co, to jak na przykład niektóre związki mówią o pandemii, że była taka ciężka, no bo siedzieli w domu i gdzieś tam byli zamknięci, to nas to nie spotkało, ale za to Malediwy był taka mini, wiesz, no byliśmy zamknięci we dwójkę. Na wyspie, gdzie tak naprawdę jak nie ma pogody, to nie ma nic, po prostu siedzisz. Gdzieś tam niezrealizowane marzenia, no bo ja sobie, a to chciałam posnurkować, a to iść na supa, a to coś tam jeszcze innego porobić, na jakąś wycieczkę, a my od deski do deski w pokoju. Po prostu nie dało się tam nic robić.
oglądajcie Netflixa. Dobrze, że w ogóle wzięliśmy laptopa ze sobą, bo A nie załamaliśmy się, gadaliśmy no, ze sobą. No nie, no ja miałam momenty krytyczne. Próbowałem się coś ale, Czyli od razu po ślubie sprawdzian. Ale tak. Wiesz co, moja mama powiedziała, że to po prostu jest takie... Boże, zapomniałam tego słowa. Błogosławieństwo, że jak pada deszcz, to jest błogosławieństwo. I gdzieś tam mówię, dobra, no to już mamy to ze sobą, chyba już to błogosławieństwo na całe nasze życie, już dziękujemy, nie? Słuchajcie, na koniec chciałabym Was zapytać o Wasze marzenie, ale już przypuszczam, że to marzenie znamy, bo na początku rozmowy powiedzieliście o tym, że chcielibyście zostać rodzicami, więc ja na maksa Wam tego życzę, żebyście mogli wspólnie stworzyć rodzinę. Ty kiedyś powiedziałaś, że już boisz się marzyć. Tak. No. Niemniej jednak, oby się udało. To jest coś takiego. Oby się udało. Nawet jak będzie trzeba na to poczekać długo, to jeszcze lepiej na koniec będzie to smakować. Jestem przekonana, że będziecie fajnymi rodzicami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Szaloną, zwariowaną, uśmiechniętą rodziną, więc dacie dzieciaczkowi wszystko, czego będzie potrzebował. Jestem o tym przekonana. Dziękujemy. Więc oby się spełniło. Dzięki oby, no mamy taką nadzieję. Kochani, Wedding Dream powstało 8 lat temu. Miałam takie marzenie, żeby stworzyć w sieci miejsce, w którym łatwo, szybko stworzycie idealny ślub i wesele. I to się udało. Ale czas płynie szybko, świat się zmienia, my się zmieniamy, ja w międzyczasie zostałam mamą. I właśnie ten szybko upływający czas utwierdził mnie i mojego męża w takim przekonaniu, że bardzo ważne jest celebrowanie różnych ważnych momentów w życiu. Nie tylko tego ślubu i wesela, ale urodzin, kinderbali, chrzcin, komunii, rocznic. Tego jest naprawdę bardzo dużo i to są te takie najbardziej zapamiętane momenty w naszym życiu. I pomyśleliśmy, że chcemy w tych najważniejszych momentach być zawsze z Wami. Dlatego bardzo mocno postawiliśmy na rozwój naszej nowoczesnej platformy do zakupów online, żebyście mogli tam znaleźć wszystko, czego potrzebujecie do stworzenia każdej imprezy, która tylko przyjdzie Wam do głowy. A nawet jeśli zabraknie Wam pomysłu czy inspiracji, to to też u nas znajdziecie. Dlatego wkraczamy na nową drogę jako Wedding and Party Dream i zapraszamy Was do nas. Wpadajcie, odwiedzajcie, bądźmy razem. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.